Witam serdecznie w drugiej części filmiku, filmu na temat tego, dlaczego NASA robi to, co robi, czyli dlaczego NASA kłamie. Dlaczego NASA kłamie w wielu kwestiach, a szczególnie ostatnio w kwestii fałszywego zaćmienia Słońca w sierpniu 2017, czyli już pojutrze. W poprzedniej części trochę się rozgadałem, ale głównie chodziło o to, że miałem taką wizję karuzeli, która wyjaśniałaby, jak powinno przebiegać, w jakim kierunku powinno przebiegać zaćmienie Słońca, a ma przebiegać w przeciwnym kierunku. Także generalnie wizja tej karuzeli bardzo mi się podoba. Ja bym poszedł dalej, gdybym był twórcą filmowym z prawdziwego zdarzenia hollywoodzkim, albo twórcą chociażby grafiki komputerowej, zamieniłbym to w jakąś fajną animację, która by pokazywała, dlaczego zaćmienie Słońca nie może przebiegać z zachodu na wschód. Nie może prawdziwe zaćmienie, chyba że żyliśmy do tej pory w ogólnym zakłamaniu i kierunki świata się zmieniły. Mniejsza z tym. Druga rzecz to było to, że NASA, żeby usprawiedliwić sam fakt, że cień Księżyca będzie się przesuwał z zachodu na wschód, wystawiła jakiegoś śmiesznego facecika, który stwierdził, że Księżyc okrąża Ziemię 2,5 raza na dobę, co jest pewną zmianą warunków, ponieważ dawniej wydawało mi się, może to jest efekt Mandeli, ale wydawało mi się, że Księżyc obiega Ziemię w 28 dni, stąd wszystkie te miesiące księżycowe, zasiewy w odpowiednich porach Księżyca, dawne kultury opierające swój kalendarz na Księżycu. No w każdym razie dziwne rzeczy się dzieją i dziwnie usprawiedliwiają swoje poczynania ludzie z NASA. No ale dobra, teraz do czego? Teraz zmierzamy do tego, ażeby uświadomić sobie pewną rzecz. Zabrakło mi tego słowa, ale musimy sobie uświadomić, że Księżyc, idąc tokiem rozumowania NASA i kierując się logiką, należy przyjąć, że Księżyc nie ma 2500 kilometrów średnicy czy 3, nie pamiętam. Wiem, że w każdym bądź razie to jest jakaś 1/3 średnicy ziemskiej, 1/4, 1/3. Mógłbym zajrzeć do Google, ale kto by się tym przejmował? Nie chodzi o 2000 kilometrów. Chodzi o to, że Księżyc, zgodnie z zasadami logiki, zgodnie z zasadami fizyki, będzie rzucał cień o średnicy 70 mil, to znaczy jakieś 110 km. Oznacza to więc, że Księżyc faktycznie ma średnicę co najwyżej 110 km lub co najwyżej 70 mil lądowych. To jest bardzo łatwe do udowodnienia i z punktu widzenia optyki, z punktu widzenia fizyki światła jest to jasne i przejrzyste. Ja jestem fotografem i wiem, o czym mówię. Jest tak, że przedmiot może, jeżeli jest jedno źródło światła i jest to źródło małe, a Słońce jest z punktu widzenia ziemianina małym źródłem światła, to cień wywołany przez takie źródło światła może być co najwyżej tej samej wielkości lub inaczej. Nie co najwyżej, co najmniej tej samej wielkości lub większy. Nie może być mniejszy niż przedmiot, który oświetlamy. Weźmy sobie taki przykład, dowolną lampkę nocną. Oświetlamy ścianę i wystawiamy palec. I teraz, jeżeli ten palec będzie daleko od ściany, powiedzmy w połowie odległości między źródłem światła a ścianą, to cień będzie duży i rozmazany. Im bardziej zbliżamy palec do ściany, czyli do ekranu jakby,
tym bardziej cień się robi mały i ostry. Im bliżej, tym ostrzejszy. Kiedy jesteśmy już przy samej ścianie albo dotykamy palcem ściany, cień ma dokładnie taką samą wielkość jak nasz palec. Wynika to z bardzo prostej zasady. Małe źródło światła wysyła promienie równoległe. Tu przed nami jest taki rysunek, jeden z wielu, które pojawiają się w różnych rozmaitych miejscach w internecie, pokazujących, jak to Słońce świeci pięknie w stronę Ziemi. Po drodze mamy Księżyc i te promienie powodują, tak się zbiegają, że ta plamka cienia na kuli ziemskiej jest znacznie mniejsza niż Księżyc. Ja się pytam, a dlaczego te promienie się zbiegają? Tam jest jakaś soczewka w środku po drodze? A może ja czegoś nie wiem, ale z tego co pamiętam, o czym przekonują nas naukowcy, to tak, Księżyc jest 400 razy mniejszy od Ziemi. Księżyc jest 400 razy mniejszy od Słońca. Słońce jest 400 razy większe od Księżyca. Natomiast jest o 400 razy dalej od Ziemi niż Księżyc, czyli z punktu widzenia zarówno ziemskiego, jak i z punktu widzenia księżycowego, Słońce jest bardzo małym źródłem światła. Nie widzę powodu, dla którego ktokolwiek miałby wyrysowywać takie diagramy pokazujące, że promienie się w jakiś sposób zbiegają, bo dlaczego one się mają zbiegać? Gdyby Słońce było bardzo blisko, gdyby było wielkim źródłem światła, to wtedy tak. Wiem z własnego doświadczenia, bo jeżeli używa się lampy błyskowej bez żadnego modyfikatora, albo używa się, albo fotografuje się przy ostrym słonecznym świetle, wszystkie cienie są ostre i płaskie. Nie ma efektu rzeźbienia światłem. Natomiast jeżeli użyjemy lampę z dużym modyfikatorem, ja mam taką lampę, która ma średnicy jakieś 1,80 m, 3,5 metra obwodu, nie wiem dokładnie, nie pamiętam, ale jest ogromna, nie mieści się w małych pomieszczeniach, w ogóle można zapomnieć o używaniu tego modyfikatora światła. Jeżeli się go użyje, to rzeczywiście, i z bliska, to rzeczywiście obiekty są oświetlone niemalże dookoła. I może być sytuacja taka, że cień rzucany przez ten obiekt na ścianę, może w ogóle nie być tego cienia, ponieważ ilość światła otaczającego, owijającego, opływającego przedmiot jest tak duża, że będzie kasowała cień na ekranie, na ścianie. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z jednym źródłem światła, które jest oddalone bardzo, nie ma możliwości, żeby cień wyglądał jak po przejściu przez soczewkę, czyli żeby był mniejszy niż przedmiot, który go rzuca. Tutaj mam następny rysunek, który jest odrobinę uczciwszy od poprzedniego, odrobinę uczciwszy od wszystkich innych, które znajdują się w internecie. Ja przynajmniej na ten zwróciłem uwagę właśnie dlatego, ponieważ pokazuje, jak Słońce sieje światłem we wszystkie strony jednakowo, nie tylko w stronę Ziemi i Księżyca, ale również na boki. I teraz proszę zwrócić uwagę. Te promienie rozchodzą się we wszystkie strony mniej więcej jednakowo, a tu nagle ktoś mądry narysował promienie skupiające się w stronę Księżyca. No powiedzcie mi, o co tutaj chodzi, bo odnoszę wrażenie, że ktoś koniecznie chce wcisnąć nam ciemnotę. NASA jako światowy lider, hegemon w kwestii kosmosu, jest organizacją, która w zasadzie może wcisnąć nam wszystko. Cokolwiek NASA powie, że odkryła, albo że cokolwiek zrobiło osiągnięcia, każdy z osiągnięć NASA, brawo, brawo,
jest nie do zweryfikowania. Nie możemy zweryfikować planet oddalonych o 4 lata czy 40 lat świetlnych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast możemy zweryfikować w sposób prosty, oparty na matematyce podstawowej, dodawanie, mnożenie, dzielenie oraz na wykresach robionych odręcznie. Możemy zweryfikować to, co się dzieje na co dzień, a szczególnie to fałszywe zaćmienie Słońca pojutrzejsze. Cóż mogę powiedzieć? Księżyc jest to temat na oddzielną serię filmów. Natomiast proszę, zastanówcie się nad tym, czy to zaćmienie Słońca trzyma się kupy. Co ono nam, o czym ono nam mówi? Ja jeszcze spróbuję zrobić jeszcze jeden materiał na temat tego zaćmienia, którego tematem będzie to, że podejrzewam, że ono jest jednak dziełem rąk ludzkich, a nie ciał niebieskich, raczej ciał ludzkich. Zapraszam serdecznie do zalajkowania, może do zasubskrybowania. To się nazywa subskrypcja, kiedyś się nazywało abonament. Nie, abonament nie. Jak to się tam te gazety? Nieważne. W każdym razie do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce. Postaram się coś tam wam jeszcze wyprodukować. Na razie. Czołem.